Nigdy nie recenzowałem słuchawek bezprzewodowych. Jakiś czas temu pomyślałem, że ciężko o recenzję słuchawek. Każdy ma przecież inny słuch oraz wymagania. Zdarzyło mi się zrobić recenzję słuchawek Audio Technica ze względu na moje zaskoczenie, jeśli chodzi o jakość dźwięku, ale były to słuchawki przewodowe. Tym razem nie jakość dźwięku mnie zaskoczyła, ale to, jak bardzo wygodne stały się słuchawki bezprzewodowe w codziennym użytkowaniu. Już w tym momencie mogę Wam się przyznać, że zdecydowanie polecam te słuchawki od Xiaomi. Nie są one niesamowite, jeśli chodzi o dźwięk, ale jeśli nie byliście zwolennikami bezprzewodowych słuchawek, to po spróbowaniu Earphones 2 zmienicie zdanie. Za niecałe 100 zł dostajemy bardzo dobry produkt. Estetyką produkty Xiaomi są podobne do tych od Apple i tutaj mamy również czystą biel i minimalistyczny, ale nowoczesny design. Słuchawki dostajemy w zgrabnym case'ie, z łatwością zmieści się w każdej kieszeni. Sam case jest również jako powerbank, więc naładowany może podtrzymać Wam słuchawki na około 20 godzin, co jest dość dobrym wynikiem. Na etui jest dioda informująca o tym, czy bateria jeszcze dycha. Wspomnę jeszcze, że ładowanie jest przez kabel USB-C. Case jest wyposażony w magnesy, co ułatwia wkładanie słuchawek. Ich konstrukcja w teorii ma dopasować się do ucha, ale znam osoby, którym te słuchawki zwyczajnie nie trzymają się w uszach. Dla mnie są spoko. Można w nich spokojnie biegać, a jeśli chodzi o wagę, to jest ona prawie nieodczuwalna. Przez to słuchawki są naprawdę komfortowe i moje uszy nie były ani razu zmęczone nawet po kilku godzinach spaceru. Słuchawki są też odpowiednio duże, więc ciężko je zgubić, a zakładanie i ściąganie jest ułatwione przez dość duże pałąki. Dodam, że nie są to słuchawki zamknięte. Parowanie słuchawek jest bajecznie proste. Włączamy Bluetooth i łączymy się z słuchawkami. Po chwili będziecie słyszeć dźwięk sygnalizujący, że słuchawki zostały sparowane i voilà. Jeśli macie telefon Xiaomi, to parowanie jest jeszcze prostsze. Po otwarciu etui powinno Wam wyskoczyć okienko parowania w telefonie. Niestety nie miałem okazji tego przetestować. Słuchawki wyposażone są w dwa mikrofony, co w teorii ma redukować hałas podczas połączeń. Sama jakość rozmowy jest na dobrym poziomie. Nie miałem nigdy problemów, żeby usłyszeć, co mówi osoba po drugiej stronie, nawet podczas dużego hałasu wokół mnie. Niestety zdarzyło mi się kilka razy, że osoba, która ze mną rozmawiała, narzekała na jakość i nie mogła zrozumieć, co mówią. Bardzo wygodne są też gesty, bo mamy tutaj pauzę w prawej słuchawce oraz asystenta głosowego w lewej. Świetną sprawą jest również to, że po wyjęciu jednej słuchawki z ucha muzyka automatycznie się pauzuje. Jest to mega wygodne. Co do samych wrażeń z słuchania muzyki i podcastów, to mam mieszane uczucia. Podcasty spoko, głosy słychać zdecydowanie lepiej niż muzykę. Jak na mój gust, to brakuje w słuchawkach trochę basów i jest za dużo trebli. Gorzej jest z muzyką, ale jeśli jesteście osobami, którym nie zależy na bardzo dobrej jakości dźwięku, to będziecie z tych słuchawek zadowoleni. Przejdźmy do minusów. Mam uwagę, jeśli chodzi o samo połączenie. Nagminnie zdarza mi się podczas oglądania czegoś na YouTube, że dźwięk potrafi spóźniać w stosunku do obrazu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale jest to dość irytujące i za każdym razem muszę zamknąć aplikację i otworzyć ponownie to, co przed chwilą oglądałem. Druga sprawa to zrywanie połączenia. Generalnie jest bardzo dobrze, ale podczas spacerów zdarzyło mi się, że słuchawki raz na jakiś czas przerywały, kiedy telefon znajdował się w tylnej kieszeni spodni. Nie jest to duży problem, ale warto mieć na uwadze. Podsumowując, słuchawki Xiaomi Earphones 2 są bardzo dobrym produktem, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Mogę im wybaczyć kilka błędów przez to, jaki komfort one zapewniają w codziennym użytkowaniu. Za około 100 dostajemy eleganckie słuchawki z dobrą żywotnością baterii. Z mojej strony zdecydowanie polecam.